To wielka szansa dla Polski i polskich przedsiębiorców. Chodzi o możliwość zaopatrywania amerykańskiej armii stacjonującej na terenie naszego kraju. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zachęca do działania, a pomocą ma być tu specjalny przewodnik, jaki można znaleźć na stronie resortu. Wojska naszych amerykańskich sojuszników stacjonują obecnie w 9 bazach w Polsce. Polskie firmy powinny być pierwszym dostawcą dla tych jednostek, korzystając jednocześnie z szansy, którą tworzy wejście na ten rynek. Podkreśla wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. Współpraca z amerykańską armią to ogromna szansa dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. To jest otwarcie drzwi do zamówień publicznych Stanów Zjednoczonych i innych państw, które cenią sobie dostawców tego, co najlepsze. Jestem przekonany, że polskie firmy takie są, tylko muszą skorzystać z szans, które powstają. Potrzeb amerykańskich wojsk obecnych na terenie naszego kraju jest wiele. Ta paleta potrzeb jest bardzo duża. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń. Tutaj mamy przede wszystkim sprawy bytowe, usługi remontowe, dostawy żywności, dostawy wyposażenia, mieszkań. Wskazówki i rady dla przedsiębiorców chcących rozpocząć zaopatrywanie amerykańskiej armii zostały zamieszczone w specjalnym przewodniku Zostań dostawcą wojsk amerykańskich w Polsce. Można go znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Polskie firmy, jak już widzimy tutaj w Polsce, są bardzo konkurencyjne, ale możemy lepszyć uczestnictwo. I mam nadzieję, z tym przewodnikiem więcej firm będzie w stanie uczestniczyć skutecznej, konkurencyjnej w tych przetargach, aby wspierać amerykańskie siły tutaj w Polsce, w regionie i ewentualnej globalnej. Zaznacza przedstawiciel firmy, która opracowała przewodnik. Składa się on z 7 rozdziałów. Odpowiada między innymi na pytania, dlaczego warto startować w zamówieniach publicznych rządu Stanów Zjednoczonych, jakie jest prawo tych zamówień, a także jakie podstawowe kroki trzeba wykonać, żeby zostać dostawcą amerykańskiej armii. Najważniejszy i pierwszy krok to rejestrować w tym System for Award Management, SAM. To jest najważniejsze. Aby uczestniczyć, trzeba być rejestrowany. W podręczniku znalazły się także uwagi praktyczne dotyczące na przykład dokumentacji potrzebnej do wystartowania w przetargu.